To był konkurs, na który przeznaczyliśmy 116 milionów złotych. Wartość wsparcia dla tych projektów, które mogliśmy wybrać, to 114 milionów złotych. Transport miejski, skojarzenia z tramwajem, autobusami są oczywiste, ale istotnym elementem było łączenie tych środków komunikacji w pewien system, łączenie ich z pociągiem. Było w tych projektach miejsce dla rowerów, integracja, sterowanie ruchem. Każdy z tych elementów wpływał na ocenę wniosku. Trzeci wniosek, najlepiej oceniony, to wniosek gminy i miasta Łask. To transport miejski, zakup autobusów, ale też modernizacja układu komunikacyjnego, wiaty przystankowe, remont czy przystosowanie do komunikacji publicznej fragmentów dróg. Te elementy pozwoliły zająć wnioskowi trzecie miejsce. Zamierzamy w ramach tego projektu kupić 14 nowych autobusów niskoemisyjnych o inteligentnych programach transportowych. Zamierzamy zmodernizować teren zajezdni ZKM-u, wybudować 20, wspominał Pan Marszałek, to będzie 26 wiat przystankowych, dwa takie punkty przesiadkowe, kilka ulic, nawierzchnia zostanie poprawiona, żeby autobusy mogły bezpiecznie kursować. Myślę, że to służy także ekologii, zresztą to było brane pod uwagę przez Urząd Marszałkowski, dlatego że dużo lepsze warunki niż dotychczas, myślę, że zachęcą w większym stopniu jeszcze naszych mieszkańców, mieszkańców sąsiednich gmin do korzystania właśnie z tego miejskiego transportu. Myślę, że co najmniej 15 lat, dyrektor mówi, że 20 lat nawet takie autobusy wytrzymają, będzie dla gminy Łask problem z głowy z zakupem autobusów. Realizowany będzie również projekt województwa łódzkiego, polegający na budowie systemu roweru wojewódzkiego. Za 17 milionów złotych stworzonych zostanie 15 parkingów i 125 stacji rowerowych, m.in. przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zakupionych zostanie ponad 1000 rowerów. W ramach tego projektu w Łasku powstanie 6 stacji 12-stanowiskowych, z których będzie można wypożyczyć jeden z 48 rowerów. Myślę, że warto, kiedy się obserwuje zachód, tam rowery są w powszechnym użytku i myślę, że my też w tym kierunku zmierzamy. Dlatego przedstawiłem to Radzie, kiedy ten projekt z Urzędu, ta propozycja z Urzędu Marszałkowskiego dotarła i muszę podkreślić, że radni tu bez większych oporów, właściwie to wszyscy, były oczywiście pytania, słusznie radni chcieli o pewne rzeczy dopytać, pozyskać pełniejszą informację, ale generalnie uważali, że to jest dobry pomysł i żeby Łask także nie pozostał gdzieś na uboczu, ale włączył się w ten nurt, bo ja w tej chwili nawet nie wiem, ale początkowo to był Łódź, Pabianice, Łask, Duńska Wola, Sieradz. Więc wszystkie te miasta, no nie byłoby ładnie, nie świadczyło nas dobrze, gdybyśmy my spośród tych miast jako jedyni się wyłączyli. Warto wspomnieć także o sąsiadach. Dofinansowanie otrzyma bowiem Łódzki Tramwaj Metropolitalny, etap Pabianice-Ksewerów. Wartość projektu gminy Łask wynosi 16 232 tysiące. Z funduszy europejskich na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 217 tysięcy.